Dzień dobry, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać nową aparaturę, którą zamówiłem na Banggoodzie. Hobby Porter LCD, siedmiokanałowa aparaturka z latareczką, z wodoodpornym odbiornikiem, który ma również wbudowany żyroskop. No i co? Pudełeczko, jak pudełeczko, dość ładnie spakowane. Tutaj mamy, słuchajcie, jakieś tam funkcje tej aparatury, tak z grubsza pokazane, z czym to się je, co tutaj mamy. Porównamy sobie również tą aparaturkę, słuchajcie, z FlySky GT5, ponieważ interesuje Was to na pewno, jakie tu są różnice, która jest lepsza, która jest gorsza. Również mam tu Dambo RCX6. Żeby Wam pokazać gabarytowo, jak to wygląda. No i co? Słuchajcie, co my tu mamy w środku tej aparaturki? W kartoniku. Dość wszystko ładnie spakowane. Instrukcja, oczywiście. Wszystko tutaj jest opisane. Poszczególne funkcje, jak ją należy zbindować. Na wyświetlaczu, co mamy, jak co podłączyć. Zresztą zaraz Wam to pokażę szczegółowo. Tu mamy poszczególne funkcje opisane, jak się poruszać po menu i tak dalej. Dobra. Jeszcze tylko muszę coś zrobić, ale to już. O, słuchajcie, i co? Co dostajemy tutaj w zestawie do tej aparaturki? Oprócz samej aparaturki. Pudełeczko sobie odłożymy już na bok, nie będzie nam więcej potrzebne. Dostajemy siedmiokanałowy odbiornik. W instrukcji wyczytałem, że ten odbiornik jest wodoodporny. Słuchajcie, 7 kanałów. Jak mówiłem, odbiornik ma 7 kanałów, żyroskop. Jest też wodoodporny. Tutaj mamy taki przełącznik analog digital. I możemy sobie po prostu serwa przełączać. Jakie mamy serwa podpięte, czyli czy analogowe, czy cyfrowe. Dość ciekawa funkcja. Nie wiem, jak to się będzie sprawowało w praktyce. Co tu jeszcze dostajemy? Słuchajcie, czujnik temperatury. Taki oto kabelek z czujniczkiem. I ten czujniczek podpinamy sobie. Tutaj, pod to gniazdo i w tym momencie jedna z funkcji na tej aparaturze może nam zmierzyć temperaturę. Ja jeszcze tylko do testów będę potrzebował pakiet. Znowu się nie przygotowałem. Słuchajcie, będę potrzebował pakiet. Zaraz Wam pokażę po co. Ale jeszcze zanim Wam to wszystko tu pokażę, to jeszcze troszeczkę o tej aparaturce opowiem. Tutaj możemy sobie wypiąć smycz. Też dostajemy smycz w zestawie. Także fajna sprawa, mamy tutaj miejsce, że możemy sobie tą smycz podpiąć. A co do samej aparatury, słuchajcie, dość fajnie jest wykonana. Fajnie leży w ręce. Materiał widać, że nie jest to jakiś tam taki najtańszy plastik. I tu mi teraz będzie potrzebne Dumbo RC, ponieważ no ta aparatura, mimo że jest bardzo tania, ma 6 kanałów aż. Czwarty kanał jest trzypozycyjny. Tutaj też mamy taki kanał trzypozycyjny, ale to zaraz ja Wam to wszystko pokażę. No to jest po prostu taki zupełnie prosty plastik. Nie jest tutaj źle z jakością tej aparatury, ale na pewno ta jest lepiej wykonana. Natomiast FlySky GT5 jest zdecydowanie lepiej wykonana niż ta aparatura. Ta Hobby Porter. Harry Potter, o. Tak sobie ją będę nazywał. Aparatura Harry'ego Pottera. Słuchajcie. Co my tutaj mamy? Standardowo gaz, hamulec, kółeczko. Możemy się przejrzeć. No i co jeszcze? Tutaj mamy kanał trzeci pod kciukiem. Tutaj mamy steering dual rate. Tutaj mamy kanał czwarty też pod kciukiem, czyli idealny pod wyciągarkę. Jeżeli sobie na przykład zrobimy z serwa 360 stopni, to będzie idealny kanał. Tu mamy kanał piąty, pokrętło, czyli liniowo sobie zmieniamy. Tu mamy kanał szósty,
również pokrętło, czyli również liniowe sterowanie. I tu mamy kanał siódmy. A oprócz tego, słuchajcie, tu jest latarka. Zaraz ją Wam pokażę. Tu mamy włącznik. Tu mamy antenkę. Możemy ją sobie podnieść, opuścić. No i tu mamy wyświetlacz. Włączamy sobie aparaturę. I pokażę Wam na początku latareczkę, jak działa. Tu mamy przycisk LED. Dość ciekawa taka funkcja. Wyposażenie nawet bym powiedział. Niespotykana raczej w aparaturach. Nie spotkałem żadnej aparatury, żeby miała latareczkę. No ale jest. Fajna sprawa. Aczkolwiek nie wiem, czy to się kiedykolwiek do czegoś przyda. Ale jest, ok. Słuchajcie, co tu teraz mamy na tej aparaturce, na wyświetlaczu? Jakie tu mamy w ogóle przyciski? Może zaczniemy od tego SEC, pierwszy na górze z lewej strony. Słuchajcie, to jest stoper. Wciskamy sobie ten przycisk i aparatura w tym momencie mierzy nam czas jakiś tam. Cokolwiek byśmy chcieli, może nam tutaj, no, włącza się stoper. Przyciskamy jeszcze raz, stoper się wyłącza, naciskamy drugi raz, włącza się i tak dalej. Jeżeli chcemy to zresetować, przytrzymujemy dłużej niż sekundę, kasuje się. Tutaj jest teraz też taka fajna, ciekawa funkcja. Cruise control. Słuchajcie, to jest tempomat. Jak wciskamy sobie gaz, zobaczcie. Tu nam rośnie jakaś tam wartość, o ile żeśmy wcisnęli gaz, do 120. Oprócz tego zapalają tu się diody. To podświetlonko. I w momencie, jak sobie przyciśniemy gaz, na przykład na 30, wciskamy cruise, puszczamy gaz i model nam utrzymuje tą prędkość. Nie musimy trzymać gazu, a w tym momencie model nam utrzymuje prędkość. Jeżeli chcemy wyłączyć, to sobie dajemy po prostu hamulec i w tym momencie nam to wyłącza. Wyłącza to tempomat. Oprócz tego pokazuje nam napięcie na bateriach. Ja mam w tej chwili 4 akumulatorki Enelupy AAA. Tutaj jeszcze za chwilę Wam do tego wrócę, pokażę Wam, tutaj są również porty balansera, możemy sobie sprawdzać pakiety, w zasadzie to od razu Wam to pokażę. Wchodzimy sobie do menu, czyli przyciskujemy to kółeczko, szukamy sobie odpowiedniego programu, to jest akurat program TV, wciskamy go, w tej chwili pokazuje 0, bo nie mamy nic podpięte. Ja sobie w tym momencie podepnę pakiet LiPo 2S pod balanser. Zobaczcie, pokazuje mi w tym momencie 7,7 V. Jak sobie wypinam, to pokazuje 0. I mogę sobie testować w terenie pakiety 2S, 3S, jeżeli mam, do 3S jest max. Możemy sobie sprawdzić napięcie. Słuchajcie, dość ciekawa sprawa. Kolejna rzecz, tutaj mamy również temperaturę. Ja tego nie sprawdzałem, ale teraz to sobie sprawdzę i zobaczymy, czy to w ogóle działa. Wpinamy sobie tutaj ten czujnik temperatury. Zobaczymy, co tam pokaże. Proszę bardzo. O, już go wpiąłem. Pokazała się temperatura 25 stopni. Ciekawe, czy coś pokaże mi tutaj więcej. Myślę, że nie. Pokazuje mi w tej chwili temperaturę pokojową. Jest słonecznie dzisiaj. Także 25 stopni. Myślę, że może się to na przykład przydać nam do mierzenia temperatury silnika, regulatora lub samego pakietu. Po prostu gdzieś to sobie przyłożymy i będziemy sobie mogli tym czujnikiem to zmierzyć. O, już zaczynam pocierać, zobaczcie. Podnosi się temperatura, czyli działa ten termometr. No fajna sprawa. Też nie spotkałem tego w żadnej aparaturce. No i co? Tu mamy jeszcze lustereczko, to już o tym mówiłem. No i dobra, i teraz sobie przejdziemy do opisu funkcji aparatury. Jeżeli chcemy wejść do menu, to wciskamy ten przycisk. Tu mamy wybór modelu. Pamięć jest do 15 modeli. Potwierdzamy znowu wyborem. Kolejna, jeżeli chcemy wyjść z menu, to wciskamy back po prostu. Jeżeli chcemy sobie kolejną rzecz, znowu kółeczkiem do góry, mamy name, czyli nazwę modelu. Jeżeli to chcemy sobie ustawić, po prostu wybieramy i ustawiamy sobie. Jest pełny alfabet bez polskich znaków.
Oczywiście, co tam chcemy, możemy sobie wpisać. Kolejna rzecz to jest, to są trimy. I tutaj mamy do wyboru kanał od pierwszego, jest tu oznaczony jako ster. TH to jest przepustnica. Trzeci kanał, czwarty kanał. Więcej kanałów nie możemy trimować, niestety. Później mamy dual rate. I tutaj mamy tylko dwa kanały. Nic więcej. Kolejna opcja to jest EPA. Czyli tak naprawdę możemy sobie endpointy ustawiać. I słuchajcie, EPA mamy już od kanału pierwszego do szóstego. Siódmego nie ma, ale możemy sobie trzeci, czwarty, piąty, szósty kanał również regulować EPA na tych kanałach. I to, myślę, jest dość dobra informacja. Kolejną rzecz to mamy EXPO, czyli tak naprawdę możemy sobie krzywą gazu lub krzywą steru ustawiać. I tu sobie jak wybierzemy do przepustnicy TH, potwierdzamy wciskając, możemy do przodu i do tyłu również. Wybierając do przodu ustawiamy sobie na plus, czyli gaz nam będzie później reagował, czyli mocniej musimy wcisnąć gaz. Jeżeli sobie na przykład ustawimy 50%, to model później będzie reagował na gaz. Ja tego używam na przykład w modelach przeprawowych do trialu i powiem szczerze, to jest super sprawa, bo można sobie regulować tym precyzję i naprawdę sprawdza się to rewelacyjnie. Używam tego we FlySky GT5. Dumbo RC niestety nie ma tych funkcji, ponieważ tu są tylko podstawowe jakieś tam trymetry, te pokrętła i nic więcej tutaj nie ustawimy. A tu no jednak jest tych funkcji troszeczkę więcej. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy, mamy reverse oczywiście dla kanałów. Może tak, bo nie było tego widać za bardzo. Mamy expo, teraz mamy reverse. Wchodzimy sobie i reverse możemy zrobić dla kanałów od 1 do 6. To też fajna sprawa. Nie we wszystkich aparaturach, na przykład jeżeli się dobrze orientuję, to FlySky GT5 nie ma możliwości zrobienia reverse na kanałach powyżej drugiego, ale nie wiem, zaraz to zresztą sprawdzę. Kolejna rzecz to jest ABS. Przydaje się to w jakichś tam, szczególnie w modelach spalinowych i szybkich modelach. Tu możemy tylko włączyć, wyłączyć. Nic poza tym tutaj nie mamy. Kolejną opcją jest crawler mode. Słuchajcie, i to jest fajna rzecz, bo tu możemy sobie ustawić, jeżeli mamy crawlera jakiegoś albo przeprawówkę z dwoma osiami skrętnymi, to możemy sobie ustawić tryb. Przednia oś skrętna, tryb. Tylna oś skrętna, tryb, obie osie skrętne w tą samą stronę, znaczy koła skręcą się w tą samą stronę albo w przeciwną stronę. Jeżeli sobie włączymy ten crawler mode i teraz słuchajcie, uwaga, to jest w ogóle super sprawa, to pod przyciskiem trzecim, zobaczcie, tu jest przycisk numer 3, możemy w biegu zmieniać sobie te tryby crawlera. I to jest, powiem Wam, super. Bo jeżeli ktoś ma model z dwoma osiami skrętnymi, to tym przyciskiem trzecim może sobie w biegu ustawiać, która oś ma mu skręcić. I to jest po prostu no, rewelacja, uważam. Co tu jeszcze mi zostało do powiedzenia oprócz crawlera? SVC to jest Smart Vehicle Control. To jest tak naprawdę włączenie żyroskopu. Możemy tylko włączyć go i wyłączyć. Ale oprócz tego, jak go włączymy, to możemy ustawić dla przodu lub dla tyłu. File save, czyli oczywiście jeżeli nam model wyskoczy z zasięgu, to znaczy wyjdzie nam model spoza zasięgu aparatury, włączamy sobie file save, że na przykład gazu nie będzie nam dodawał, model się zatrzyma. I później jest factory reset, to już Wam pokazywałem, czujnik temperatury, czujnik, przepraszam, czujnik tutaj ten dolny do balansera i czujnik temperatury. No i to w zasadzie wszystko. Słuchajcie, ale czego mi w tej aparaturze brakuje? Bo żeby nie było tak pięknie, to niestety brakuje mi tutaj na wyświetlaczu pozycji kanału 3, 4, 5, 6, 7. Słuchajcie, tak naprawdę mamy tylko na tej aparaturce wskaźnik nad voltami, jak mocno przyciskamy gaz, od 0 do 120. Nic więcej tu nie mamy. Czyli tak naprawdę musimy patrzeć, w jaki sposób mamy ustawione te pokrętła. Tu jest taka podziałka, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Jest po prostu taka strzałeczka, która nam pokazuje i tu jest taka podziałka przy tych pokrętłach.
gdzie jest środek, gdzie jest skrajny punkt i gdzie jest drugi skrajny punkt. I po prostu nic poza tym tutaj nie mamy. I powiem szczerze, to jest minus tej aparatury. Tego mi tu brakuje. A teraz Wam pokażę we FlySky GT5. Tutaj mamy takie coś, po prostu bierzemy sobie tym kółkiem, przestawiamy, zobaczcie, chodzi mi dokładnie o te wykresy. Wciskamy sobie gaz, widzicie, pokazuje nam ster tak samo te pokrętła. Pokazuje nam położenie po prostu tych wszystkich kanałów, a ta aparatura tego nie ma. I powiem szczerze, mi tego będzie brakowało na pewno. Ponieważ ja będę musiał co chwilę patrzeć, czy mi się te pokrętła nie przestawiły, jeżeli oczywiście będę wykorzystywał te kanały. No bo tak naprawdę, jeżeli będę wykorzystywał tylko jedynkę, dwójkę i czwórkę pod wyciągarkę, no to te pozostałe kanały nie będą mnie interesowały. Może jeszcze trójkę, ale to jest do zmiany akurat trybu crawlera i to akurat tutaj widać. Ale oprócz tego, no to mówię, wyświetlacz niby duży. Bardzo czytelny jest ten wyświetlacz, nie wiem czy przygasa, zobaczymy sobie, tu postawię to na jakiś czas, czy to nam tutaj zgaśnie, czy to podświetlenie jest stałe. No ale brakuje tego, no to kurczę troszeczkę, to uważam, że to jest minus akurat i to dość spory. Gabaryty słuchajcie w stosunku do GT5, bo też tam wczoraj prowadziłem live'a na mojej grupie, pokazywałem tą aparaturkę. No to sobie zobaczcie, tu mamy o. Gabarytami są te aparatury bardzo zbliżone, ta jest na pewno większa, masa jest taka sama, oczywiście to jest takie wyczucie, stwierdzenie na wyczucie tylko. No i co, czy ja Wam coś jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Myślę, że chyba nie, że to by było na chwilę obecną wszystko. Pod filmem oczywiście będziecie mieli link. Ja ją zamówiłem na Banggoodzie. Przy płaceniu kartą Revolut, oczywiście tam w dolarach, bo ostatnio tylko tak płacę, zawsze tam parę złotówek jestem do przodu. Ale gdyby ktoś był tą aparaturą zainteresowany, ona na Banggoodzie kosztuje niecałe 49 dolarów. To jest gdzieś tam około 190 zł. Jest też do kupienia ta aparatura na AliExpress. Z polskiego magazynu, wysyłka jest z Polski, w cenie tam bodajże 52 dolary. Także jeżeli by komuś zależało na takiej aparaturze, bo na przykład mu się spodoba, albo nie, albo po prostu no, chce mieć taką inną aparaturę z dużą ilością kanałów, a wiem, że ktoś tam pytał, czy kanały powyżej drugiego mają możliwość zmiany na przykład Expo EPA czy Reverse, a tutaj możemy to zrobić, tu możemy sobie na przykład zmienić jeszcze raz EPA możemy sobie ustawić, czyli tak naprawdę zakres pracy endpointy dla poszczególnych kanałów od 1 do 6 i możemy zrobić reverse, to myślę, że ta aparatura może być ciekawą alternatywą na przykład do FlySky GT5. Zaraz sobie zobaczymy, czy FlySky GT5 ma ustawienie EPA dla pozostałych kanałów. Też mamy. Słuchajcie, od 1 do 6 możemy sobie ustawiać EPA we FlySky GT5, czyli też dobrze. Subtrimy też mamy dla 6 kanałów, czyli też dobrze. Dual Rate mamy tylko dla jedynki, dla dwójki. Expo mamy tylko dla jedynki, dla dwójki. Jeszcze Reverse też mamy dla 6, czyli no jednak FlySky GT5 ma przewagę nad tą aparaturą, bo więcej opcji można na niej ustawić. No, czyli generalnie tak by to wyglądało. No i co? Piszcie komentarze, zadajcie pytania. Jakbyście chcieli coś jeszcze wiedzieć, to postaram się Wam odpowiedzieć na wszystkie pytania, jeżeli oczywiście będę znał odpowiedź. Zapraszam wszystkich do mojej grupy RC From China. No i co? To by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam, cześć.